Witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się w Domu Kultury w Skolwinie. Jesteśmy tuż przed koncertem Słońce wschodzi nad Białorusią. Koncert niestety nie może odbyć się przy udziale publiczności ze względów pandemicznych, ale dzięki panu dyrektorowi, który podsunął myśl, aby koncert nagrać, możecie Państwo go obejrzeć. Białoruś to dla nas Polaków bardzo ważna sprawa, a sytuacja na Białorusi jest rzeczywiście w tej chwili dramatyczna. Społeczeństwo białoruskie, przynajmniej ta część, która nie zgadza się z reżimem Łukaszenki, walczy o swoją wolność na ulicach. Wychodzą na ulicę Mińska już praktycznie od 4 miesięcy i walczą, mimo tego, że reżim Łukaszenki jest bardzo nieprzyjazny dla protestujących ludzi. Policja jest brutalna, jest mnóstwo pobić ludzi, są także i zgony. Wojsko również represjonuje ludność, ludzie wtrącani są do więzień, a mimo to Białorusini walczą. Walczą o wolność, bo czują, że nadszedł ich czas. I my, Polacy, wspieramy ich w tym. I stąd jest pomysł na dzisiejszy koncert. Słońce wschodzi nad Białorusią. Posłuchajmy zatem. Kasił Jaś Kaniczynu. Białoruska melodia ludowa. Białoruś to nasz sąsiad, ale my, Polacy, bardzo niewiele wiemy o Białorusinach. Na przykład turyści, którzy powracają z Białorusi, mówią, że jest to niesamowicie zielony, piękny, czysty i przede wszystkim bezpieczny kraj. I ze zdziwieniem stwierdzają, że na Białorusi są całkiem niezłe drogi. Białorusini kochają drzewa i to prawda, że Białoruś jest zielona, bo 1/3 powierzchni tego kraju to lasy. W 2008 roku zorganizowano nawet Dzień Lasu i postanowiono wówczas posadzić tyle drzew, ile jest mieszkańców na Białorusi. Czyli przybyło na Białorusi wówczas prawie 10 milionów drzew, tak aby każdy obywatel mógł po sobie coś pozostawić. Z tych 10 milionów ludzi 2 miliony żyje w Mińsku. Mińsk nazywany jest troszeczkę tak jak Rzym wiecznym miastem. Dlaczego? Ponieważ 8 razy był niszczony i odbudowywany. Największe zniszczenia chyba były podczas II wojny światowej, kiedy to dokładnie Mińsk zniknął, zostały same gruzy. Planowano nawet wówczas przebudowę miasta 30 kilometrów dalej, ale postanowiono te gruzy uprzątnąć, troszkę tak jak w przypadku Warszawy. I Mińsk powstał z gruzów na dawnym miejscu.
W Mińsku znajduje się najdłuższa ulica na całej Białorusi. Jest to Aleja Niepodległości. Notabene ta nazwa zmieniała się 14-krotnie i jednocześnie jest to jedna z najdłuższych ulic w Europie. Posłuchajmy Prima Key, białoruskiej melodii ludowej. Gdybym zapytała Państwa, jaka flaga jest na Białorusi? Jak wygląda ta flaga? No odpowiedź nie jest taka prosta, ponieważ dzisiaj można powiedzieć, że są dwie flagi na Białorusi. Flaga, którą my dzisiaj tu widzimy, czyli biało-czerwono-biała i obowiązująca oficjalna flaga czerwono-zielona. Ta flaga biało-czerwono-biała ma wielowiekową tradycję. W sumie około, powiedziałabym, 500 lat już była znana w historii. W roku 1918 właśnie biało-czerwono-biała flaga była symbolem nowej państwowości białoruskiej. Niestety Białorusini nie nacieszyli się tą flagą zbyt długo, bo niecały rok. I wówczas powstała flaga taka oficjalna sowiecka, czyli czerwono-zielona, która dzisiaj jest też oficjalną flagą. Ta flaga była symbolem Białorusi do rozpadu Związku Radzieckiego do 1991 roku, po czym znowu na kilka lat była flaga biało-czerwono-biała, aż do rozpoczęcia urzędowania przez obecnego prezydenta Łukaszenkę, który oficjalnie zniszczył tę flagę biało-czerwono-białą i znowu wrócił do znienawidzonej sowieckiej flagi czerwono-zielonej. Białoruś. Na Białorusi jest ponad 130 mniejszości narodowych. Najliczniejsze to Polacy, Ukraińcy, Rosjanie, Litwini, Tatarzy, Żydzi. Żydów przed II wojną światową na Białorusi było całkiem sporo. Prowadzili tam swoje interesy, budowali synagogi. Jednak po II wojnie światowej niewiele zostało już synagog żydowskich na Białorusi. Niewielu też pozostało Żydów. A ci nieliczni, którzy zostali, na początku lat 90. wyemigrowali do Izraela.
Jako ciekawostkę mogę Państwu powiedzieć, że aż dwóch premierów Izraela było urodzonych na Białorusi. Między innymi myślę, że wszystkim Państwu znany Simon Peres, który był wieloletnim prezydentem Izraela. Przed nami wiązanka tańców żydowskich. Bocian jest ptakiem nie tylko ukochanym przez Polaków, ale także i przez Białorusinów. Na Białorusi jest to niemal symbol. Białorusini opowiadają pewną legendę, że bocian był początkowo człowiekiem i Pan Bóg dał temu człowiekowi worek z wężami, zawiązany worek, i kazał ten worek wrzucić do dołu i go zakopać. Ale człowiek, jak to człowiek, zwyciężyła w nim ciekawość, worek rozwiązał, aby sprawdzić, co jest w środku, no i węże rozpełzły się po całym kraju. Pan Bóg za karę zamienił człowieka w bociana i nakazał mu, aby ten zbierał węże w całym kraju. Bocian to rzeczywiście, można powiedzieć, symbol Białorusi, bo nawet na niektórych monetach jest jego znak wybijany, a także na dokumentach państwowych. Posłuchajmy mołdawskiej pieśni ludowej. Thank you.
Na Białorusi przed wojną oficjalnie było kilka języków. Między innymi białoruski oczywiście, polski, rosyjski, a także język jidysz. Dzisiaj obowiązują dwa języki. Język rosyjski i język białoruski. Niestety w powszechnym użyciu jest język rosyjski, bo nawet w szkołach w Mińsku, wyobraźcie sobie Państwo, że nie ma ani jednej szkoły, której wykładano by w języku białoruskim. W języku białoruskim wykładane są tylko poszczególne przedmioty. Na przykład nauka języka białoruskiego jest właśnie prowadzona po białorusku. Ogromna szkoda. Przed nami białoruska melodia ludowa, garała, sosna pałała. Na Białorusi bardzo żywe są tradycje ludowe, obrzędy, pieśni ludowe, na przykład tradycyjne wesele białoruskie. Rozpoczyna się od swatów. Pan młody, starający się o pannę młodą, przyszłą pannę młodą, pojawia się w domu jej rodziców i pierwsze słowa, jakie wypowiada po wejściu do domu, to... Czy jest to jakaś panna młoda na wydaniu? A właśnie. I jeśli panna młoda jest przychylna panu młodemu, to rodzina uzgadnia posag, ustala termin wesela. Ale jeśli pan młody nie przypadnie do gustu pannie młodej, to dostaje wielką dynię, po białorusku harbuza. Stąd pewnie to powiedzenie w Polsce dostać harbuza. No ale załóżmy, że pan młody spodobał się pannie młodej, wesele zaczyna być organizowane. Na kilka dni wcześniej panna młoda, pięknie wystrojona, chodzi po wsi razem ze swoją druhną i zaprasza gości na wesele. Dzień przed weselem pieczony jest karawaj, czyli takie weselne ciasto z pszennej mąki. Pieką go kobiety zamężne i panny, ale kobiety zamężne muszą być w małżeństwie szczęśliwe. I najlepiej też, żeby były bogate, bo w ten sposób przekazują owo szczęście i bogactwo przyszłym małżonkom. Wesele trwa około 3 dni. W niektórych częściach Białorusi podobno nawet i tydzień potrafi trwać takie wesele. I na zakończenie wesela jest bardzo ciekawy zwyczaj, nieznany w Polsce, łamanie ławy, na której podczas wesela siedzieli młodzi małżonkowie. A to po to, aby pan młody nigdy już nie zorganizował wesela w tej chacie. Posłuchajmy teraz melodii tańców ludowych pochodzących z Ukrainy. We'll be right back.
Mamy dla Państwa niespodziankę. Prosto z Białorusi przyjechała do nas panna młoda w oryginalnym białoruskim stroju weselnym. Zapraszamy na scenę Nastię. Nastia, no wyglądasz wspaniale. Brałaś ślub dokładnie w tym stroju, tak? 6 lat temu. Tak, dokładnie. 6 lat temu w tym stroju. A czy mogłabyś nam opowiedzieć troszeczkę, przybliżyć nazwy części tej garderoby, z czego składa się ten strój? Na nogach mam skórzane obuwie, nazywa się pastali. Mam wełniane spódnice, nazywa się andarak. Mam fartuch, jest haftowany. No właśnie widzę, że przepiękne są te hafty. One są bardzo typowe dla Białorusi. Takie czerwone, białe i to są wzory geometryczne. Także na bluzce widzę te same wzornictwo, tak? Tak. Bluzka nazywa się koszula albo saroczka. Też jest po białorusku. I tak, te wzory geometryczne, biało-czerwone są bardzo charakterystyczne dla całej Białorusi, a także to jest haft z Białorusi centralnej, skąd ja pochodzę. Nastiu, a czy brałaś ślub właśnie w takiej chustce na głowie? Bo mnie to się zawsze wydawało, że panna młoda powinna mieć wianek. Jak to na Białorusi jest? Najpierw tak, najpierw byłam w wianku, a już kiedy wzięliśmy ślub, to należy kobiecie już zamężnej założyć chustkę. Chustkę, na mnie jest chustka, albo też jest taka tradycyjna namitka, długie płótno, też haftowane. Namitka też jest bardzo tradycyjnym strojem ludowym. Ja słyszałam też, że podobno na Białorusi, jeśli kobieta wychodzi za mąż, to żeby rodzina męża ją przyjęła do swojego grona, to jedna z kobiet z rodziny męża ucina warkocz pannie młodej. Czy w twoim przypadku też tak było? Tak, ciocia mojego męża troszeczkę odcięła mi włosy. Czyli była łaskawa, nie obcięła całego warkocza, tylko fragment, tak symbolicznie? Tak, symbolicznie i tym przyjęła mi mnie do rodziny. Ach, rozumiem. Bardzo pięknie Ci dziękujemy, że zechciałaś z nami tu dzisiaj być i wystąpić w tym pięknym białoruskim stroju. Dziękujemy pięknie, Nastia. A my, proszę Państwa, posłuchamy teraz kolejnej melodii białoruskiej. Będzie to Kupalinka. Thank you.
Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim artystom, którzy wzięli udział w dzisiejszym koncercie. Pozwólcie Państwo, że przedstawię. Urocza Panna Młoda Nastia Kochan. Na perkusji Radosław Winczewski. Na puzonie Aleksiej Charytonow. Trąbka Igor Zuzancki. I tuba Siergiej Szczur. Kłaniam się również i ja Państwu, Bożena Skuczyńska-Mordal. I pamiętajmy o Białorusi. Mam nadzieję, że słońce wyjrzy zza chmur i zaświeci nad Białorusią. Żywie Białoruś! A my na zakończenie posłuchajmy białorusko-ukraińskiej melodii Ciacze Rieczka Kalamutna. Bardzo dziękuję.